Cześć, panie przewodniczący, szanowni zebrani. Mam 5 pytań do pana prezydenta. Dlaczego na obiekcie sportowym Gwardia ZOS przy ulicy Pałata 34, 10 metrów od sali treningowej boks, gdzie szkoli się młodzież, dzieci, jest sprzedawany alkohol o 11 lat? Pytanie drugie. Dlaczego na obiekcie sportowym Gwardia ZOS od 11 lat nie ma monitoringu w celu poprawienia bezpieczeństwa, który powinien być obowiązkowo? Tym bardziej, że grała tam ekstraklasa koszykówki i miesięcznie przebijało się kilka tysięcy kibiców. I co roku miasto wydawało od 3 do 5 milionów złotych na to coroczny cyrk i drużynę od nowa. Pytanie trzecie. Dlaczego Urząd Miejski i pan prezydent wraz z policją i prokuraturą ukrywali przestępstwo przez 10 lat na obiekcie sportowym Gwardia ZOS, gdzie była prowadzona sprzedaż piwa podczas imprez masowych w czasie przerw meczów? Kilkaset kibiców piło nagminnie alkohol, piwo, wbrew zakazom, a kibicowali i przychodzili także panowie prokuratorzy, policjanci i nikt problemu nie widział, a on był widoczny gołym okiem. To było ciche przyzwolenie pana prezydenta. Pytanie czwarte. Dlaczego rządzący Platforma Obywatelska od 10 lat wydaje ogromne sumy na reklamę swojego ugrupowania, szacunkowo ponad 40 milionów złotych na zawodową koszykówkę, gdzie nikt nie gra z Koszalina? Komu to jest potrzebne? Czy ważniejsza jest reklama i igrzyska dla swoich i utrzymywanie się przy władzy niż inne ważniejsze potrzeby? Na przykład poprawienie bezpieczeństwa w mieście, o monitorowanie go, a także obowiązkowy remont ulic, które są w opłakanym stanie. Nie da się po nich jeździć. Na przykład ulica Szczecińska, Wojska Polskiego, Szymanowskiego, Chopina, Powstańców Wielkopolskich czy Piłsudskiego, po której jeżdżą codziennie karetki pogotowia na sygnale, ratując rannemu i choremu życie. Podejrzewam, że po dojechaniu do szpitala taką ulicą, jak po serze swajczarskim, policjanci mogą mieć wstrząs mózgu. Pytanie piąte i ostatnie. Najważniejsze pytanie, jakie mam do pana prezydenta. Jak ma pan honor i twarz, to proszę podać się jak najszybciej do dymisji z ekipą rządzącą Platformy Obywatelskiej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Józef Zachoł, jako kolejny. Przewodniczący, panie prezydencie, szanowni zebrani. Kisiel, Ląk i Drogoszalin. Protest i krucjata przeciwko aroganckiej, bezkarnej władzy w Koszalinie, która jest ponad prawem. Lista do szkodnic długa. Jest to moja zemsta za przykręcenie kurków i utrudnienie mi działalności sportowej, którą prowadzę aktywnie na przełomie 30 lat. Proszę się nie śmiać. Czy Elbląg, czy Stalingrad? Czy Elbląg to Stalingrad dla Platformy Obywatelskiej? Podobnie może być w Koszalinie. Elity rządzące władze muszą odejść. Samorząd rządzi autorytarnie, nie licząc się z nikim i z niczym. To wierzchołek góry lodowej, początek końca tej władzy. Mam odwagę i nie boję się mówić prawdy. Ratujmy jeszcze nasze miasto i jego wizerunek przed mafią skorumpowanymi ludźmi. Rządzi niekompetentny prezydent, a nad nim czuwa poseł, wiceminister, środowiska, Stanisław Gawłowski, szef wszystkich szefów, tak go nazywają pochwalnie, a chroni i popiera go Andrzej Radomski, pseudonim Czuma. Były gangster osiął nad więzienia za prowadzenie kierowania zorganizowanego przestępczego organizacji zbrojnej, który dziwnym trafem wyszedł po 6 latach. A księgowym mafii PO w Koszalinie, w Białych Kołysznikach jest Tomasz Uciński, wieloletni dyrektor podnika Koszalin, który nadzoruje wytyczne ministra Gawłowskiego i proponuje daje łapówki w trudnych sytuacjach dla rządzących władze dziury. Pan prezydent Jeliński, superman, tworzy legendę człowieka, któremu akumulatory się już rozładowały i działa na szkodę społeczności lokalnej. Nie ma już koncepcji na sprawowanie władzy. Powinien podać się do tej sesji, do dymisji. Większość Koszalina nie chce takiej władzy. W odpowiedzi na moje ostatnie wystąpienie podczas debaty obywatelskiej, pan Jeliński cytuję cynicznie, że jego zdaniem i wielu osób moja formuła się już wyczerpała na organizowanie imprez sportowych w Koszalinie dla mieszkańców Koszalina i towarzyszy mu coraz mniejsze zainteresowanie. Jest to nieprawda, panie prezydencie, że w czasach trudności gospodarczej jest kryzys w całym kraju i koszalinianie
w kraju i w Koszalinie, do czego rząd PO doprowadził i nie jest w stanie dofinansować mojej działalności, która była wspierana przez 17 lat, promowała sport i godnie Koszalin. Moje wystąpienie protestuje i zmusza do reakcji. Nie ma w nim fałszu ani obudy. Zarzucam rządzącym miastem powiązania z Półsiadkiem i Kuszeńskim, gangsterami Andrzejem Radowskim, Szumą i Piotrem Truchanem oraz wydalonym dziennikarzem z Głosu Kuszeńskiego Wojciechem Guglińskim. Po to cenny i stały elektorat Platformy Obywatelskiej. Proszę Państwa, szanowni zebrani. Chyba nie było większej kompromitacji skandalu w Koszalinie, jak promowanie i objęcie honorowym patronatem gali MMA, która odbyła się 23 sierpnia 2011 w koszalińskim amfiteatrze. Główne starcie na Stula Wroński, które trwało 52 sekundy i zakończyło się wielką klapą i wypałem finansowym i kompromitacją Gawłowskiego i Jedynskiego, który uczestniczył w konferencjach prasowych, jeździł specjalnie do Warszawy i tracił czas. Organizator imprezy Fundacja Bernarka Jakubińskiego Art Sport Promotion, która powstała nagle w dziwny sposób, nakręcenie lodów i prania pieniędzy. Walka wieczoru była tylko przygrywką do gali, przygrywką, by na gali mógł pojawić się i wypieść Andrzej Radomski, 50-kilkuletni skompromitowany sportowiec. Wstyd i hańba dla rządzących. A jego córka Lidia Radomska pracuje w telewizji publicznej w TVP3, oddział Koszalin. Tuba propagandowa PO, która od dwóch lat już nie bywa na, nie relacjonuje moich imprez zasięgów krajowym i międzynarodowym. Takich ludzi jak prezydent i jego ekipę trzeba eliminować, bo to zagrożenie, to co nie naprawić. Dziękuję bardzo. No, nie chcę panu podziękować, niemniej jednak postawił pan konkretne zarzuty konkretnym osobom. Myślę, że materiał jest nagrany, jeżeli te osoby będą zainteresowane wystąpieniem do sądu kwestionowany, to będzie jej sprawa. Tak jest. Dziękuję. Już pan swoje minuty wyczerpał. Panie Józefie, proszę zająć miejsce. Pan Mariusz Standorcz jako kolejny, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Pani Panowie Radni, Koszalinianie. Jestem tutaj, ponieważ na ostatniej trybunie Pan Bartów źle mówił o koszalińskich wzrokach. A teraz chciałem coś o Panu Józefie Warhole. Stowarzyszenie Fight Club Koszalin zdobyło 9 punktów wersji za Agencję Młodzieżową. A otrzymało w tym roku 25 tysięcy. Tak. Inne koszalińskie kluby zdobyły dużo więcej punktów, a otrzymały dużo mniej pieniędzy. W klasyfikacji osiągnięć Fight Club Koszalin znajduje się na 2076 miejscu. Klub Samuraj 374, Gwardia 420. To jest o 1700 pozycji wyżej Samuraj i o 1650 pozycji wyżej Klub Sportowy Żurubara. Przytaczam te dane po to, aby wszyscy poznali prawdę o rzekomych sukcesach Pana Józefa Warhoła. I abyście Państwo nie ulegali presji, jaką próbuje on na Was wywrzeć. Koszalińskie judo, dwa kluby, zdobyły razem 166 punktów, a dostały 150 tysięcy na ten rok. Wychodzi 0,9 tysięcy za punkt. Fight Club Koszalin dostał 25 tysięcy złotych, a zrobił 9 punktów i wychodzi 2,77 za punkt, czyli 3 razy więcej od koszalińskich judoków. A na ostatniej sesji Pan Bartu mówi, czy się stoi, czy się leży, koszalińskim judokom się należy. To chyba jakoś to odwrotnie. Czy się stoi, czy się leży, Panu Warhołowi się należy. Trzeba trochę policzyć i wtedy będzie coś innego, tak? Dostaje Pan 25 tysięcy złotych i jeszcze bierze Pan pod stołem co miesiąc po kilka tysięcy. Czy to nie jest wałka, Panie Józef Warhoł? A wałka to są Pana słowa z poprzedniej sesji. Zbór koszalinski kluba trenuje ponad, grubo ponad 200 osób. A u Pana Warhoła kilka, porywa kilkanaście osób. Co Pan robi z tymi pieniędzmi? Z moich wyliczeń wynika, że powinien Pan dostać na ten rok 8 tysięcy złotych, a nie 25. Nie wspomnę już o Pana wyczynach i występach w Big Brotherze i ochroniarzami w kosmosie. Dobry materiał wychowawczy dla młodzieży. Pan Warhoł zawsze chodzi w układy z politykami, a to Samoobrona, a to inna partia. Teraz widzę, że PiS. Na zakończenie, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Nie mam zamiaru kandydować na prezydenta i nie jest to moja kampania wyborcza. W przeciwieństwie do Pana Warhoła, który już ją rozpoczął plakatem. Szyba
Nie wiem, co na to zrobić, to jest zgodne z prawem. A panu Warchołowi na koniec powiem krótko. Weź się pan za uczciwą pracę, a nie za bajki. I skąd pan z pomawianiem i oczernianiem ludzi? Bo sam pan nie jest lepszy, a na pewno gorszy. I chciałem na koniec jeszcze zapytać, kto panu pisze te teksty? Bo sam na pewno by je pan nie wymyślił. Dziękuję. I został jeszcze jeden głos. Proszę bardzo, pani Bogumiła Wieczorek. Mam nadzieję, że pani nie odpowie walki. Nie wiadomo. Proszę bardzo.